Jakubiera, Jerzego Kosakowskiego. Jest biologiczne metody ograniczania degradacji środowiska w wielokierunkowym gospodarstwie rolnym. Proszę Państwa, teraz może przeniesiemy się troszeczkę w centrum Polski, to znaczy Wielkopolska, blisko Poznania, gospodarstwo wielokierunkowe, tak jak tutaj jest, z obiegiem materii organicznej, dosyć, tak jak widać, pełnym, czyli z pola do domu, z obory na pole, czyli wykorzystanie obornika, a z pola wykorzystanie wszystkiego, co tylko można, czyli słomy i ziarna, do ich siana, również oczywiście dla koni, dla drobiu i o tym dwa te kierunki na trudno będziemy się pewnie z czasem zmieścić, dlatego tutaj może slajdy będą sobie biegły, a ja będę na temat, albo nie na temat troszeczkę mówił, żeby przyspieszyć temat. Więc proszę Państwa, mam powiedzieć o tym, jak można ograniczać negatywny wpływ takiego konwencjonalnego rolnictwa, to nie jest oczywiście konwencjonalne, ale w rozumieniu takim, czyli dosyć przynajmniej średnioobszarowe gospodarstwo, wielokierunkowe, normalnie miałoby dosyć negatywny wpływ, czyli znowu do popisu by miała Pani Margaryta bardzo dużo, bo wszystko spływa nam do wody i mamy kłopot. A ja chcę opowiedzieć o tym, jak można zabezpieczyć tą wodę, czyli tak robić, żeby z tego pola nie spływało, mało tego, żeby jak najwięcej z tego pola zostawało, a odbyć na tych dwóch kierunkach, czyli jeden kierunek bardzo przyjemny, czyli konie, fantastyczne zwierzęta, tutaj za dużo roboty nie mamy, chociaż też nie do końca, dlatego, że jeśli chodzi o konie, to jest to, mówi się, że zdrowie jest jak koń, a koń wcale nie jest taki, że zdrowy. I tutaj mikroorganizmy wspomagają, dlatego że najważniejszym organem konia to jest to jelito grube, w którym zachodzą wszystkie procesy, które mu pozwalają trawić i wykorzystywać tą karmę słomiastą. I tutaj, jeżeli my nie zadbamy prawidłowo, a dbamy mikroorganizmami o to, żeby ta mikroflora tam działała prawidłowo, to wtedy zdrowie konia mamy rzeczywiście zdrowego jak koń. I tutaj o tym tylko powiem, po koniu nam zostaje obornik, to później o nim powiem jeszcze. I tutaj jak podajemy to, sobie Państwo zobaczycie, drugi temat, jeszcze o wiele trudniejszy, to znaczy, wiecie Państwo, że jest bardzo zła opinia o drobiu. Prawda? Zwłaszcza o broilerach, dlatego że broilery dotychczas były produkowane, celowo mówię, nie odhodowywane, ale produkowane wręcz, czyli maksymalna ilość chemii, maksymalna ilość sterylizacji środowiska, co tylko można, włącznie z hormonami, z antybiotykami, stymulatorami wzrostu, wszystko było tym broilerom dawane, a ja chciałbym opowiedzieć o tym, że można to zrobić na dzisiaj, wykorzystując probiotechnologię, że można zrobić to bez tych wszystkich używek, bez tych wszystkich dodatków i mogą się obywać broilery bez antybiotyków. Hormonów oczywiście już nie wolno i stymulatorów wzrostu takich podawać, ale można bez tego wszystkiego zrobić i mało tego, można uzyskać fantastyczny produkt z jednej strony dla ludzi, mięso, które tutaj już wcześniej o tym było mówione i potwierdzam tylko to, że rzeczywiście to jest na wykresach potwierdzone badaniami robionymi, że to mięso jest rzeczywiście lepsze, ma lepszą konsystencję, ma lepszy zapach, ma lepsze jest w obróbce termicznej, do tego, jeśli chodzi o wartości dietetyczne, będziemy to badali jeszcze, ale na dzisiaj już wiemy, że jest to na pewno o wiele lepsze mięso o pełniejszym składzie, dlatego najbardziej się nadawało dla ludzi, którzy są w okresie rekonwalescencji. Zobaczcie Państwo, jak jest zwrot sytuacji. Mięso jedno z najgorzej ocenianych, a może być jednym z najlepszych, chociażby z tego względu, że stosunek węglowodanów do białka jest tam też bardzo korzystny i dobrze wpływający w tym okresie, gdzie my potrzebujemy przy rekonwalescencji i przy rozwoju organizmów, czyli dla młodych organizmów, dla rosnących i tak dalej. Mięso to jest zdecydowanie lepsze. Tutaj mamy potwierdzone badania, że rzeczywiście nie dajemy antybiotyków. Ja już od 1,5 roku na fermie nie mam w ogóle takiego
takiego pojęcia jak antybiotyk. Nie ma czegoś takiego u mnie. Nie ma fenoterapeutyków podawanych jakichkolwiek, czy to w paszy, czy to w wodzie, w żaden sposób nie podają. Zmieniłem, oczywiście zaczęło się od tego, że trzeba zmienić swoją technologię. Tutaj mam oczywiście na temat tego również, co można, czyli zielonożki, wspaniałe jajeczka, które można zajadać. Nie, że one są takie super inne. Wszystkie jajka, jeżeli są dobrze, w dobrym środowisku, to one są fantastyczne i są tylko najlepsze, bo tam wszystko jest ograniczone skorupką i pełen organizm się z tego robi, w związku z tym nam też to musi prawidłowo służyć. Ale wracając do tych brojlerów, które tam były, czyli zarówno po brojlerach, które nam tak fantastycznie wychodzą, bo zbiologizując, trzeba podejść do tematu teraz inaczej zupełnie, prawda? To, co mieliśmy wszędzie, najpierw chemii walić do oporu, prawda? I zarówno w polu, jak i w tej zagrodzie. Teraz najtrudniej było, również mnie, jak widzicie Państwo, już troszeczkę lat mam, uczyłem się w czasie, kiedy Agrochemia była najważniejszą gazetą. Czyli co? No chemia rolnicza na wszelkie sposoby. I teraz przejść z tego sposobu postrzegania rolnictwa do rolnictwa, które nie musi korzystać z chemii, jest bardzo trudne. I teraz wykorzystując te metody biologiczne, biologizowanie, nie zabijanie, znowu wracamy do tego, co pani Margarita mówiła, że możemy korzystać z tego, że form sensi teraz działa na nas. Patogeny, one wszędzie są. My jak sterylizujemy cokolwiek, to sterylizujemy na ułamek sekundy. Za chwilę już znowu to nie jest sterylne. A zwłaszcza przecież w produkcji zwierzęcej, gdzie jest mnóstwo tego, mnóstwo patogenów jest. Ale zasadą jest co? Nie walczyć z nimi. Bo jeżeli walczymy z patogenami, to one nam oddają w ten sam sposób. Od mieczem wojujesz, od miecza giniesz. W związku z tym nie tykam patogenów. Ja im w ogóle krzywdy żadnej nie robię, tylko powoduję, że one sobie spokojnie czekają, ja tak mówię, na lepsze czasy. Nic im się nie dzieje, ale one nie mogą się nigdy pojawić w tej dominującej sytuacji. I w związku z tym one sobie ciągle czekają, aż się tak namnożą, że będą w dominującej. A ja cały czas tylko dbam o to, żeby one takiej sytuacji nie miały. A na dzisiaj, proszę Państwa, ja robię to w ten sposób, w tych brojlerach, o których powiedziałem, że tak, nie szczepię brojlerów. To już jest jeden, gdzie myślę, że nie ma lekarza weterynarii, już by mi pewnie tego stawiali. Nie dezynfekuję fermy, a biologizuję fermę. Także już jest zupełnie inna sytuacja. Dobre środowisko, dobrze przygotowane. W tym środowisku pasze z dodatkiem probiotyków i z dodatkiem ziół w zupełności sobie radzą, że kurczęta rosną prawidłowo, dobrze przyrastają, nie zdychają i tak dalej. I mamy wtedy dopiero, mamy naprawdę ten super surowiec, czyli mięso dla ludzi. I drugą rzecz super to jest ten obornik, który tutaj jest akurat koński obornik, o którym wszyscy wiedzą, że się zagrzewa, a tutaj po zastosowaniu probiotyków nie zagrzewa się. Widać wyraźnie pryzma zimą i to się nie gotuje. Tam jest fermentacja, zmniejszanie się pryzmy potwierdzam, tego obornika rzeczywiście bardzo dużo znika, zmniejsza się pryzma, ale nie z udziałem wysokiej temperatury, czyli wszystko się nie spala, wszystkie te składniki pokarmowe zostają do przekazania dla roślin i przekształcają się pięknie nam w próchnicę później. To samo jest z obornikiem drobiowym, który jest o wiele trudniejszy, bo jak wiecie Państwo, drób ma inny przewód pokarmowy i robi go w ten sposób, że wydala sobie na przykład mineralny azot wręcz, nie? W formie amidowej. W związku z tym ma taki azot, który jest niesamowicie rozpuszczalny i tutaj dochodzimy do klu, dlaczego nie można normalnie stosować obornika drobiowego na polu, bo najczęściej się mówi, że spala rośliny. No tak, bo tam w formie mineralnej azotu jest bardzo dużo i ten azot przechodzi do roztworu glebowego i zwłaszcza tutaj w centralnej Wielkopolsce, gdzie u nas mamy 550 mm opadów i to nie zawsze dobrze rozłożonych, to tam rzeczywiście jest to problem. I stosując teraz obornik, który jest zbiologizowany z probiomami, tego problemu się nagle pozbywamy, dlatego że ta forma mineralna tego azotu przekształca się w formie organiczną. Mikroorganizmy zjadają ten azot i to jest
już wyczuwamy na nadgórnikach, dlatego że pierwszą rzeczą, którą się zauważa na nadgórnikach, to jest to, że tam nie śmierdzi. Nie ma amoniaku. Amoniak jest niewyczuwalny, co normalnie na, najwięcej na fermach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to jest, że nawet już 10-15 km, czy 10-15 mil, przepraszam, od ferm już oczy łzawią. Tak to jest takie sterzenie. U mnie można, jak był Amerykanin, to wszedł do górnika, ale zwykle nie wpuszczał. No chociaż to nie jest już teraz asekuracja, taka nie jest ważna, ale nie wpuszcza się najczęściej też po to, żeby mieć pewność. Ale wpuściłem go, bo nie chciał wierzyć, że tam są zwierzęta, bo nie było czuć, nie śmierdział oczy, mu nie zabili. I to jest ten obornik, który, tak jak widać tutaj, jest teraz blisko okien kierownika fermy. Wyobraźcie sobie Państwo, gdyby to śmierdziało, czy by sobie pozwolił złożyć to na fermie. Druga rzecz, weterynarze to na pewno przypominamy, że nie zostawia się obornika na fermie, bo może zakażać. A ja się nie boję. Ten obornik nie ma patogenów w takiej ilości, żeby to mi zakażało, w związku z tym nie obawiam się, on może spokojnie na płycie obornikowej na fermie leżeć i sobie leży. I proszę Państwa, to jest obornik, który w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego tak się szybko przekształca. To już potwierdzam tylko to, co inni mówili, że rzeczywiście działanie probiotyków jest bardzo szybkie. Przekształcanie, przefermentowywanie obornika następuje bardzo szybko, dlatego można go stosować na polu w mniejszych ilościach, a on i tak jest skoncentrowany, co będzie, no tutaj jest profesor Chemiolnik, który mnie uczył, jak się uczyłem na studiach, to jeszcze nie wiedziałem, że ten obornik taki cenny jest, a teraz doceniłem tego profesora, który tak mówi, że obornik to jest najważniejsze, co jest dla gleby, to jest to złoto dla gleby. I tutaj mamy, proszę Państwa, dlaczego te tabelki jeszcze? Te pierwsze to jest przed stosowaniem probiotyków, jak wyglądał azot, powiem tylko tak, 3-3 azotu i mineral NH3-1-31, natomiast na ile to wzrosło, proszę Państwa? Mamy 5,05 azotu i 1,73 amoniaku NH4. I to wszystko nie śmierdzi, to znaczy jest ciągle w formie organicznej, prawda? I tu już mamy odpowiedź, dlaczego na górniku również nie śmierdzi. Bo ten amoniak, który zwykle się wydzielał na górniku i robił nam smród, to on zostaje nam w oborniku tutaj. Tutaj pozwoliłem sobie dla rolników, dla praktyków przeliczyć, ile dla nas jest, jako rolników, jest wart obornik, jak powinniśmy na niego patrzeć. Nawet na słomę. Dlatego, że w tym oborniku, nie, bo w słowie to może trochę mniej, ale w obornikach, jakikolwiek to był obornik, to mamy bardzo dużo składników pokarmowych, mało tego. My tego nie wywozimy nigdzie, nie musimy utylizować, mamy to u siebie na podwórku, zastosujemy to na pole i możemy zaoszczędzić sobie naprawdę bardzo duże pieniądze. W moim przypadku, proszę Państwa, przy mojej skali produkcji 250 hektarów, 100 tysięcy brojlera w jednym rzucie i te 35 koni, to mi dało tyle, że po przeliczeniu się okazuje tylko podstawowych składników. To mi zastępuje 100 ton polifoski i do tego jeszcze 80 ton salety, a to dlatego, że jak wiecie Państwo, obornik drobiowy ma dużo azotu, o wiele więcej niż inne rodzaje obornika. To, proszę Państwa, no na dzisiejsze ceny, jak ktoś tam mówił o tym, ile można zaoszczędzić, przypuszczam, że około 200 tysięcy złotych, prawda? To już jest konkretna rzecz. Na dzisiaj rzeczywiście najważniejszą rzeczą dla mnie na polu to jest wywożenie obornika i dbanie o rośliny przy pomocy probiotyków. Bo nie tylko z obornika, ale również później opryski we wszystkich możliwych formach i na roślinę, i przed rośliną, i zaprawianie, i tak dalej. Po prostu wszechstronnie, we wszystkich momentach należy probiotyk podawać, bo najważniejszą rzeczą, co jest, co już pani Margarita tutaj to też mówiła i Terlogika również o tym cały czas mówi, że musimy doprowadzić do tego, żeby probiotyki były dominujące, czyli środowisko musi być zdominowane przez to, co my chcemy, o czym wiemy, że nam nie szkodzi, że jest nam pomocny. I tu o to chodzi. Pokusiłem się wyliczyć na konkretnym hektarze, na konkretnym polu, że można było zaoszczędzić dzięki obornikowi i probiotykom, proszę Państwa, na hektar 260 zł. Myślę, konkretna cyfra, która się przyda, że można jednak na tym zaoszczędzić. Tutaj jak stosujemy w polu
Myślę, że byłoby za dużo gadać. Niemniej jednak co najważniejsze, na co mi pozwoliły probiotyki? Pozwoliły mi całkowicie, absolutnie wycofać antybiotyki z fermy. Ja nie mówię, że każdy to musi robić, ale pokazuje, że jest to możliwe. Coś, co że tak powiem, masa weterynarzy w głównej masie powiedzą, że to jest niemożliwe, żeby tak robić. Mało tego, nie szczepić pisklot, nie dezynfekować, to im się w głowie nie mieści. A to jednak można, dzięki probiotykom można rzeczywiście do tego dojść i naprawdę potwierdzam tylko to, co już wcześniej było mówione, że jeżeli w ten sposób będziemy do tego podchodzili, naprawdę ta żywność, którą my wyprodukujemy, czy tutaj możemy powiedzieć, odhodujemy brojlery. Będziemy mieli w produkcji roślinnej. Ta żywność będzie fantastyczna, ta żywność będzie prozdrowotna, ta będzie służyła wyłącznie naszemu zdrowiu. Inne oszczędności jeszcze oczywiście są takie, że na przykład teraz już orki nie robię, chyba że w specyficznej sytuacji, jeżeli w zmianowaniu przypada mi pożycie jakaś inna roślina, wtedy orkę robię, bo że to jest takie, że jak powiem, silne, że talerzówka go nie zniszczy, wyrośnie zanieczyści każdą inną roślinę i wtedy trudno byłoby ten towar zbyć. A w każdej innej sytuacji tylko talerzówka, to jest znowu oszczędności na paliwie, myślę, że łatwe do przeliczenia, nie jest to mało. W związku z tym naprawdę są tutaj możliwości duże, jeśli chodzi o poprawę, inaczej zmniejszenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko, a wręcz poprawę, bo tutaj możemy powiedzieć tak, że dzięki probiotykom po jakimś czasie i stosowaniu oczywiście obornika zwiększy się próchnica w glebie. A jeżeli się zwiększy próchnica w glebie, to ja powiem tylko tyle, że 1% próchnicy w glebie to jest około 100 ton, w Wielkopolsce około 100 ton węgla w glebie. 100 ton węgla w glebie. A to jest tyle, że około 150 ton, co najmniej 150 ton wody może być przez jakiś czas magazynowane, a to jeszcze przekłada się na to, jak ktoś chce sobie liczyć, że około 3 tygodnie rośliny wytrzymają dłużej bez opadów. A najczęściej właśnie tam czasami tego tygodnia czy półtora tygodnia nam brakuje. Czyli jeżeli podwyższę próchnicę o 1%, nie będę się bał suszy w Wielkopolsce. I myślę, że to tyle. Nie chciałbym przedłużać, bo proszono mnie, żebym skrócił, ale tak pewnie nie skrócił. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, proszę bardzo, publikuję te rzeczy na stronie, żeby się dzielić z wszystkimi. To dziękuję z tego. Dziękuję po pierwsze za ładne przedstawienie interesujących tematów na pewno większości z Państwa. Tak ładne podsumowanie. Dziękuję również.